trwam w Wielkim Poście, gdzie jako wspólnota Zacheusz chcemy się dzielić Słowem Bożym, które wpłynęło na nasze życie. I dzisiaj kolejne słowo i kolejna osoba. Zapraszam. Podobnie też było za dni Lota. Jedli, pili, kupowali, sprzedawali, sadzili i budowali. W dniu, w którym Lot wyszedł z Sodomy, spadł z nieba deszcz ognia i siarki i wytracił wszystkich. Tak samo będzie w dniu, kiedy objawi się Syn Człowieczy. To w tym dniu będzie na tarasie, niech nie schodzi do mieszkania, aby zabrać stamtąd swoje rzeczy. To będzie na polu, niech również nie wraca. Przypomnijcie sobie żonę Lota. Jeśli ktoś chce zachować swoje życie, straci je. A jeśli ktoś je traci, ocali je. To jest Ewangelii Świętego Łukasza, rozdział 17. Ten fragment Ewangelii pobudził mnie do takiego dostrzeżenia, co jest moją Sodomą, i sprowokował we mnie decyzję, właśnie konfrontuję się z tym słowem regularnie i ono regularnie motywuje mnie do tego, żeby opuścić jakąś swoją Sodomę. I często nie są to jakieś wielkie rzeczy, może takie drobniejsze, ale one powodują, że w moim życiu pojawia się chaos. I na pewno taką konkretną sferą jest to, że moje życie w dosyć mocny sposób jest przeniknięte lękiem. I ten lęk jest zawsze związany z określonymi osobami. I to słowo prowokuje mnie do tego, że jeżeli widzę, że jest osoba, która powoduje we mnie ten lęk, i często to jest lęk irracjonalny, to słowo jednak zmusza mnie do tego, że podejmuję decyzję, że chcę wyjść z tego lęku wobec tej osoby i zaczynam planować, co ja mogę zrobić w relacji z tą osobą, żeby wyjść z tej Sodomy. Czasami jest to ograniczenie kontaktu z tą osobą, czasami to są inne rzeczy, które na modlitwie Duch Święty podpowiada, ale właśnie konfrontując się z tym słowem, często podejmuję decyzję, że chcę wyjść z Sodomy lęku.